Na początek, wiesz, Łukasz, chciałem cię o coś zapytać. Chciałem cię zapytać o to, czemu starzy ludzie szpącą się z powodu filmów Marvela. Znaczy, wiesz, zastanawiałem się, czy jak idziesz do mnie, to czy nie pojawiła się jakaś kolejna informacja dotycząca tego, że Cały jak idziesz, czas. cały czas się Cały pojawiają, tak? czas, Ale to tak. chyba trochę chodzi o to, że, bo powiedzmy słuchaczom, jeżeli nie jarzą tego tematu, pewien reżyser, Martin Scorsese, który Tak. niedługo będzie miał film, będzie go można obejrzeć w Polsce też nieco wcześniej na American Film Festival, na co zapraszamy, bo super akcja, powiedział, że filmy Marvela to nie jest chyba do końca kino, nie wiem, czy nie Tak. parafrazuję, tak? Powiedział, Coś w tym... że to nie jest kino, to nie jest kino, to nie jest cinema, to są parki rozrywki. Amusement park, tak, no. Tak. No. I to była jedna wypowiedź. Potem była jeszcze druga wypowiedź, kiedy go Kolega zapytano o kocha, to. też z tak Nie, zwanego nie, nowego nie. Jeszcze Hollywoodu. Martin Scorsese się powiedział Tak. trochę szerzej, mówiąc właśnie o tym, że wiesz, że to nie. No, jakby potwierdził to, co wcześniej mówił, że to nie jest kino. Też wspominał właśnie o tym, że traktuje to jako coś innego. No, potem była wypowiedź Francisa Forda Coppoli, który powiedział, że te filmy są despicable, Tak, on troszeczkę czyli tak nie dołożył wiem. do pieca, nie? Tak. Powiedział, że no, Martin był tutaj miły, ale ja nie będę. Aha. I potem poszła już cała fala, nie? Poszła cała fala twórców, którzy byli pytani. Ja cały czas twierdzę, że to bardziej dziennikarze pytają tych ludzi i próbują wyciągnąć jakieś wypowiedzi na nagłówki, Trochę tak, nie? niż ci ludzie sami się A może wypowiadają. nawet odświeżają kontakty z tymi twórcami, bo Francis Ford Coppola, nie pamiętam kiedy ostatnio robił Tak. jakikolwiek film, Ja się w ogóle ucieszyłem, bo wiesz, mówię, kurczę, dobrze, on żyje i ma się dobrze w takim razie, nie? Ja mówię, kurde, dobrze. Super, nie? No, ale znaczy, wiesz co, to jest, wydaje mi się, że w przypadku Scorsese to bardziej wynikało z jego jakiegoś rozgoryczenia tym, że nikt mu nie chciał sfinansować tego drugiego Irlandczyka, nie? I zgłosił się Netflix. I Właśnie, Scorsese chciałem, żebyś będąc... wytłumaczył mi tak, wiesz, na swój chłopski, Tak, no... popkulturowy rozum, nie? Bo jaka jest przyczyna tego? Wiesz, oczywiście, że nakłada się na to sprawa takiego zwykłego, starczego zgorzknienia, nie? Że tutaj, wiesz, jakby wojny generacji, które pobrzmiewają, To wiesz, dlatego się zawsze myślę, pojawia, nie? tak. Praktycznie z każdym pokoleniem, wydaje mi się, jestem Scorsese też na tej Zadaję pozycji, sobie nie? pytanie, kiedy my tacy będziemy, co? Też jakby, wiesz... No, też będziemy, na pewno, nie? To jest Czułem lekkie normalny drżenie cykl. tego przy remake'owaniu aktorskich Disneyów, nie? Że lekkie drżenie Słuchaj, jak takiego, no będą wiesz, remake'ować zczerwyczenia. Guardians of the Galaxy, to znaczy, że już Że to już się źle. na nas czas na katafalk. Nie, znaczy wiesz co, wydaje mi się, że to właśnie wynika z tego, że ci wszyscy ludzie, którzy potem się wypowiadali, to już troszkę wskakują na ten wagonik po prostu, nie? No ta wypowiedź Coppoli to jest po prostu taka z dupy i bez sensu, no bo nagle wyskoczył, że o, te filmy są chujowe i do To jest niczego taki i mały, tyle, nie? złośliwy koleżka, który przychodzi i poklepuje swojego kolegę. Tak, 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 ma Tak, rację, to no, musiałem więc bardziej. to nawet nie jest nic ciekawego do Tak. gadania, ale z kolei to, co mówił Scorsese, jest dużo ciekawsze, bo to jest faktycznie, wiesz, pokazuje... Wydaje mi się, że właśnie, mówię, wylała się troszkę ta jego... rozczarowanie, o najlepiej. Rozczarowanie tą sytuacją, jaka teraz jest na rynku, że wychodzi z tym swoim filmem i wiesz, żadna wytwórnia nie chce mu dać tych 150 milionów dolarów na ten jego super film No to z super kosztował tyle, co obsadą. powiesz, blockbuster, nie? No. Ten Irishman, nie? Tak. I zgłosił się Netflix, sfinansował to, ale Netflix oznacza brak promocji, bo Netflix nie promuje swoich rzeczy, swoich filmów przynajmniej. No i to też oznacza, że będzie miał bardzo, bardzo ograniczoną dystrybucję w kinach, nie? Co dla Scorsese, który jest jednak gościem starej daty, dla którego kino to jest kino, nie? Zapach drewnianych Wydarzenie. foteli. To jest jednak najwyraźniej jakaś ujma, nie? I wydaje mi się, że on... Próbuję wywnioskować, co z tej... Jakby staram się nie widzieć w tym złej woli, tylko właśnie raczej tutaj troszkę empatii w kierunku pana Martina, bo wydaje mi się, że właśnie o to chodzi, wiesz, że on trochę traktuje na tej zasadzie, że nie chcą mi dać pieniędzy na ten film, bo on zresztą użył w tej drugiej wypowiedzi tego słowa invading, że Marvel zalewa kina swoimi filmami, więc kina powinny tutaj obronić sztukę, wiesz, przestać grać te filmy Marvela, zacząć grać prawdziwe kino, co jest moim zdaniem takim, wiesz, ostrym uproszczeniem, nie? No bo to nie jest tak, że jak filmy Marvela nagle wyjdą z kin, Tak. to jakaś wytwórnia nagle zacznie rzucać pieniędzmi Martina Scorsese mimo wszystko, nie? To Nie jest tak, nie że wygląda w nagle... ten sposób, No, nie, pewnie, Maciej. że nie. Ja bym powiedział, że mało tego. Podejrzewam, że gdyby nie filmy Marvela, na które... No i tam jeszcze inne blockbustery, na które ludzie tak tłumnie chodzą jednak do kin, to kina w ogóle by świeciły pustkami. No bo to nie jest tak, że nagle ta sama publika, która chodzi teraz na filmy Marvela, stwierdzi, no dobra, no to chodźmy teraz na Scorsese albo No na... to Nie też wiem... fascynujące, że technologia, którą dopracowały Marvel ze swoim, wiesz, ze No, to swoją tak, to ekipą swoją drogą. efektów specjalnych, wiesz, pozwoliły na to, żeby Martin Scorsese zrealizował ten swój bardzo karkołomny, ale też ciekawy pomysł na to, żeby tych swoich, wiesz, Tak. tę swoją złotą ekipę odmłodzić i żeby pokazać na przestrzeni. Wydaje mi się, że on zawsze chciał zrobić taki film, nie? Znaczy, wiesz, No to
no, się zawsze chciał. Zawsze chciał zrobić film, który by... No, pamiętasz, jak to było w przypadku Ojca Chrzestnego i ten, i Coppoli, nie? Gdzie, gdzie w Ojcu Chrzestnym mieliśmy, trzeba było zatrudnić innego aktora, żeby grał młodszego, wiesz, Don Vito Corleone, nie? Wiesz, Martin Scorsese mało tego, że może sobie popływać teraz w jego nostalgii, to wykorzystuje technologię, która przy okazji w zwiastunie wygląda bardzo niepokojąco. Nie tak jak Gemini Man, bliźniak, który widziałem na pokazie prasowym ostatnio, ale wiesz, jakby on korzysta z możliwości tworzenia fantazmatów, które wiesz, Marvel ukonstytuował, nie? Tak, on mówił w ogóle właśnie, że został pytany o to, czy nie chciał w takim razie zrobić filmu po prostu z, wiesz, z różnymi aktorami wcielającymi się w tę samą postać. Mówi, że nie, że właśnie on nie chce, żeby, nie chciał zatrudniać innego aktora, żeby udawał Roberta De Niro na przykład, nie? Że chciał koniecznie, żeby to był Robert De Niro. Czyli to polegało aktorstwo, wiesz, dobre, nie? Tak, dla mnie, wiesz, dla mnie też było zawsze takie, no taka fanaberia trochę, nie? Wymyślił sobie, że to koniecznie ma być ten aktor i ma być ten aktor. Ale i recenzje są mega pozytywne, więc chyba warto było wyraźnie, nie? No ale to jednak zwiększyło koszt tego filmu i to przecież, kurczę, od zawsze tak wyglądało, że jeśli twój film się nie zwraca, to wytwórnia go nie finansuje. Znaczy zakłada, że się nie zwróci, to wytwórnia tego nie sfinansuje. Mało tego, Scorsese nawet w którymś wywiadzie, pytany właśnie tym samym Q&A, gdzie mówił o tym Marvelu, mówił dosłownie o tym, że wytwórnie pytały go na przykład, czy, nie wiem, będzie tam na przykład Leonardo DiCaprio, który by ściągnął jakichś ludzi tam do kin, nie? No bo jednak Scorsese robił filmy za duże pieniądze z DiCaprio, nie? Aviator, Wilk z Wall Street, to były filmy za jakieś tam 100 milionów dolarów, nie? No, i wiele mniej niż teraz chciał, powiedzmy. O wyspie, gdzie... Shutter ten, Island, tak? Mystery, nie, ten o wyspie, do domu wariatów. Wyspa tajemnic po prostu tak, było, tak, nie? Tak, no, Shutter Island chyba. W każdym razie, no i robił takie filmy, niewiele tańsze niż ten, ale no jednak był star power i tak dalej. W tym momencie, no, Robert De Niro, ja patrzę, no nie ściągnie takich tłumów ludzi do kin, żeby to uzasadniało te 150 milionów dolarów, które chciał. Ale to nie jest, wiesz, to nie jest tak, że wytwórnia stwierdziła nie, bo musimy mieć te pieniądze na Marvela, bo na Szybkich i Wściekłych. Nie wiem, Paramount chyba miał to finansować, więc co oni mają? Toma Cruise'a mają Mission Impossible. Nie, to tylko Tomowi Cruise'owi damy. No nie, oni negocjowali trochę, tak, nie? Tak, po prostu tak. Scorsese się uparł przy tej swojej wizji. Trochę to szanuję, szczerze mówiąc, że był taki bardzo nieugięty, wiesz, jako ten twórca, no ale no musiał się liczyć z tym, że w tej sytuacji no raczej nie skłoni takiego tłumu ludzi do pójścia do kin, żeby, wiesz, żeby jakaś wytwórnia to chciała sfinansować. No, wiesz, bo dobry punkt widzenia. Ty też wydaje mi się, że no, z całym szacunkiem dla Martina Scorsese pierdoli pan, ale z drugiej strony, wiesz, mi jest bardzo łatwo się wczuć w tę sytuację z perspektywy takiej czysto plemiennej, nie? Że, wiesz, że to się zawsze działo i to tak zawsze będzie wyglądało, nie? Tylko najbardziej smutne. Ostatnio brałem udział, wiesz, w dyskusji z Tomkiem Raczkiem, zaprosił mnie i nie miałeś okazji posłuchać sobie tego, gdzieś tam fragmentowałem właśnie, więc jakby potem się robi jeszcze dziwniej, nie? Najbardziej dziwnie się robi wtedy, kiedy ja z perspektywy nie aż tak bardzo hurra, wiesz, marvelowskiej, bronię tych tendencji, ale najbardziej, wiesz, robię klap w głowę, kiedy wiem, że rozmawiamy o filmie, który został wyprodukowany przez Martina Scorsese, czyli Joker, nie? Że wiesz, że te wszystkie rzeczy wpisują się w potrzebę widzów, nie? I nierozstrzyganie tego. No i potem przychodzi Krzysztof Zanussi, który trochę w swojej wypowiedzi, pierwszy raz. Znaczy... To jest totalnie klasa i jestem pod wrażeniem, wiesz, że pojawia się Krzysztof Zanussi i jak, wiesz, oglądam ten nagłówek, taki też mega sensacyjny, który chyba film WP.pl opublikował, że Zanussi twierdzi, że filmy Marvela są krępujne. Szybko zapali ten temat, nie? Jakby wiedzieli, co mają robić. Tak. Wiesz, szybko, to dziennikarze... I masz na nagłówek, że Zanussi uważa, że filmy Marvela są prymitywne. Okej, dobra, przeniosło się do Polski teraz, nie? Ale potem czytam wypowiedź, on mówi, że no, to nie są dla mnie za bardzo te filmy, jasne, nie? Komuś się podoba, to spoko, nie? Mówię, o to chodzi, wiesz, to jest dokładnie ta wypowiedź, gdyby Scorsese czy Coppola wypowiedział się dokładnie w takim tonie. Uważam, że te filmy są słabe, nie oglądam ich tyle. Nikt by o tym nie dyskutował, no bo mają do tego prawo jak najbardziej, nie? Natomiast jak wiesz, zaczyna się dyskusja na zasadzie, że nie, to nie jest kino. Czy jak Coppola zaczął tam mówić, że filmy powinny tam wywoływać jakieś emocje, coś dawać, rozwijać, wiesz, widza, a te filmy nie rozwijają. Nie oglądam ich, ale wiem, że nie rozwijają, nie? No to wiesz, to się zaczyna... To dosłownie wygląda jak takie właśnie starcze gadanie na zasadzie, że no nie rozumiem tego, czym się teraz jarają ludzie, no więc to jest słabe, nie? Interesująca jest potrzeba Zanussiego, żeby chociaż te filmy, wiesz, łyknąć w 5 minutówkach, nie? No. On chyba wypowiedział się, że tam widzę, zawsze je oglądam, kiedy lecę samolotem, albo tam nie mogę spać, coś w tym stylu, nie? Ale to wiesz, ale to jednak za każdym razem przynajmniej obwąchuje temat, nie? Więc mówi to z bardzo ciekawej perspektywy. Dzisiaj to jest Aki, nie pamiętam jego nazwiska, Blum... Ja
też, nie? Tylko Marvel, tak, więc tak, nie mam. Ale Vapaj to w każdym razie, on jest takim, wiesz, enfant terrible świata filmowego. Facet zawsze jest fotografowany z fajkami. Widziałem kilka jego filmów, ale to jakieś, wiesz, na Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu, wiesz, tego typu polskie festiwale. I on powiedział tutaj jeszcze bardziej tak po mojemu, czyli no jak tam ma, wiesz, nie chce myśleć i ma ostrego kaca, to tak, sobie te filmy lubi obejrzeć, nie? Ken Loach jeszcze się wypowiadał, zdaje się. Tak? Też w ogóle kolejny twórca, który ma tak, wiesz, mało wspólnego z Marvelem, co nie wiem. I też mówi, że no to są słabe filmy, generalnie nic tam nie wnoszą i tak dalej. No i spoko, nie? No kurczę, to wiesz, no ja nie wiem, ja nie cierpię anime na przykład, nie lubię anime po prostu, wkurza mnie, nie lubię tej estetyki, zupełnie do mnie nie trafia, nie? Jakby ktoś mnie zapytał, co sądzę o anime, też bym powiedział, że no to słabe to jest, nie lubię tego, nie? No bo co mam powiedzieć? Tak? No, nie lubię, nie? Jakby ktoś mi powiedział, czy to jest sztuka? Bym powiedział, pewnie tak, no kurczę, no, albo czy to wzbogaca życie wewnętrzne ludzi? No pewnie tak, no jak ludzie to oglądają, coś z tego wynoszą, no to pewnie, że tak. Ale wiesz, to są dwie jakby rozdzielne rzeczy, nie? Jeszcze jest ta kwestia właśnie ostatnio też, bo Iger się powie na ten temat, wiesz, wielki imperator Disneya tam zszedł na chwilę ze swojego wielkiego tronu. Jakieś jego dementi dzisiaj, tak? Czy to jest... Pamiętam, że był po prostu pytany, to nie było jakieś oficjalne oświadczenie, czy coś takiego, po prostu zapytane o to, jak akurat był, wiesz, poza tą swoją komnatą z wielką poza salą tronową, wiesz, ze swoim klonem. Z klonowanym, wiesz, tygrysem, nie? No i wiesz, dosyć ostro się odniósł do tego, znaczy najpierw mówi, że no, tutaj szanuję, oczywiście każdy ma prawo mieć swoje zdanie, no, że to jest po prostu zwyczajnie brak szacunku, nie? Że no, nie używa się takiego określenia jak despicable w stosunku do filmów, nie? Że on by takiego określenia użył w stosunku, nie wiem, do kogoś, kto zamordował człowieka czy coś, a nie do filmów, które dają rozrywkę ludziom. I moim zdaniem to jest największy problem, nie? Że to jest duży brak szacunku nie tylko do ludzi, którzy oglądają te rzeczy, do całej ekipy, która to robiła, ale do ludzi, którzy to robią, nie? No bo co, nie wiem, Ryan Coogler nie robi sztuki, tylko robi parki rozrywki, czy nie wiem, czy James Gunn, czy Taika Waititi, czy Kenneth Branagh na przykład, który robił Thora, co też nie robi. Zresztą można by to, wiesz, rozszerzyć poza Marvel, jest to James Mangold na przykład, czy Christopher Nolan też robią parki rozrywki, bo też są filmy akcji z superbohaterami, jakby nie patrzeć. Więc no to jest... Nie mam pojęcia, z czego wynika ta wojenka. Wydaje mi się, moja teoria jest po prostu taka, że Scorsese był naprawdę... troszkę sfrustrowany tą sytuacją, która jest na rynku. Nawet nie tyle z tymi samymi filmami. Po prostu wiesz, szukał przyczyny i wydaje mu się, że winne są filmy Marvela z jakiegoś powodu. Bo są popularne, bo jednak masa ludzi na nie idzie. A wydaje mi się, że to nie w tym rzecz, nie? Jakby one są częścią problemu przez to, że są tak popularne, tak dużo ludzi je lubi. Wiesz, tak łatwo trafiają w te wszystkie potrzeby, jakie ma przeciętny odbiorca kultury, ale przecież jest dużo więcej, nie? Łącznie z tym streamingiem, który się nagle pojawił, który dużo, wiesz, mimo wszystko widzów odbiera kinom. Jaki jest status filmu Die Irishman? On wyjdzie na Netflixie gdzieś pod koniec listopada. 27 na premierę na bardzo ograniczonej dystrybucji w kinach będzie, tak. Już na początku, to znaczy będzie, no, festiwalowo pewnie gdzieś pierwsza połowa, ale pewnie dystrybucja kinowa ograniczona, tak podejrzewam, że druga połowa najbliższego miesiąca. Mhm. 100% na Rotten Tomatoes, 3,5 godziny film Combine, on trwa 3,5 godziny. No to, tak, jest, wiesz, to jest stworzone na streamie. To jest w ogóle godzina więcej niż pewnego razu w Chinach, gdzie wierdziłem się i tak już podczas tych ostatnich pół godziny. I to, wiesz, jakby jakaś wytwórnia to puściła do kin, od razu te 3,5 godziny, od razu by odstraszyło masą ludzi. Masa ludzi by stwierdziła, no nie będę siedział 3,5 godziny w kinie, obejrzę sobie w domu. Nie? A czy uważasz, taka moja refleksja dotycząca tej całej inby, że to tarcie, które się zdarzyło po wypowiedzi Martina Scorsese, jest potrzebne? W sensie, jakby jakby kino wyglądało, gdyby nie pojawiały się... Wydaje mi się, że takie, wiesz, takie konserwatywne tarcie na każdej linii jest motorem, motorem napędu, nie? Że jakby filmy Marvela albo twórcy, albo Marvel, który jak przynajmniej ja zauważyłem ostatnio troszeczkę, według mnie zaczął... Pani to opisał Bartek Czartoryski u siebie właśnie w pisie, że taką przyjemną taśmówę. Jakby mówienie o tych filmach taśmówy nie odbiera ich realnego fanu, ani ważności, ani zdolności narracyjnych, ani kreatywnych, ani zdolności fachu reżyserskiego, nie? Ale czy na przykład to takie konserwatywne tarcie nie będzie też taką bardzo fajną informacją, jeżeli oczywiście Marvel się tym przejmuje, ale wypowiedź Boba Igera sugeruje, że jest kurwiony, tak? Twórcy filmu też się wypowiadają. To jest dokładnie tak samo jak na każdym etapie historii, nie, ludzkości, że wiesz, że ten szpącący się dziadek jednak ma wpływ na plemienie,
zrozumienie, nie? Mm. Które, aha, okej, okay, dobrze, może jednak do tej jaskini nie idźmy za głęboko, bo tam są pająki. Nie, ja jestem pewien, że w ogóle by tej dyskusji nie było, gdyby nie to, że zaczęło się od Martina Scorsese, no, nie? No właśnie. To nie, wiesz, to jest... Radzie, wiesz, to na przykład aktorów, którzy się wypowiadali po tym, że wiesz, Robert Downey Jr. bardzo delikatny, z wielkim szacunkiem. Pewnie wynika to też z tego, że facet wrócił w ogóle na rynek filmowy z... Wiesz, Dr. Dolittle jeszcze nie zapowiedział tego, co on swoją karierą chce pewnie w najbliższym czasie zrobić, mam nadzieję, To wygląda jak coś, chciałem naprawdę wyciągnąć go i wkleić Ediego Murphy'ego i wiesz, dopisać numer 3, nie? Ale to jest człowiek, który zapewne może wśród tych, wydaje mi się, już niedługo ostatnich projektów nowego Hollywood też gdzieś się tam pojawić. Tak bardzo z takim dużym szacunkiem się opowiada, wiesz, o Martinie Scorsese. Ale nie, myślę, że wszyscy się powiadają z szacunkiem, szczególnie Martinie Scorsese. Wiem, że jeszcze była jakaś wypowiedź Benedicta Cumberbatcha, to jest dzisiaj bodajże, nie? O, to tego jeszcze nie zanotowałem, ale no, James Gunn się opowiadał i najpierw po wypowiedzi Scorsese i po wypowiedzi Coppoli. I wiesz, i właśnie z perspektywy takiego gościa jak James Gunn, to musi być chujowa sytuacja, no bo jednak, wiesz, poświęcasz kupę czasu, kupę wysiłku na zrobienie tych filmów. Widać, czego mnie o tych filmach. Widać tam sporo jednak tego Jest element twojej historii, twojego awansu w świecie filmowa, nie? Tak, wiesz, i wiesz doskonale, że tacy ludzie jak Scorsese czy Coppola, no to są, kurczę, no, bogowie dla takiego, takiego reżysera jak Gunn, nie? No wzory tak naprawdę. I wiesz, i ten gość nagle mówi, że to, co ty robisz, to nie jest, to jest jakieś, to, wiesz, rzeczy dla dzieci, nie? Jakieś parki rozrywki. Powiem ci, to jest dyskusja o Marvelu, jakby jest to pierwszy raz, kiedy mam okazję tak dłużej o tym pogadać i to jest bardzo ciekawy kazus, ale dla mnie jest ciekawy też z tego względu, że ja zawsze w przypadku takich sytuacji zastanawiam się, kurwa, kiedy to będę ja, nie? Naprawdę, to wiesz, cały czas, wiesz, kiedy ja będę tym Martinem Scorsesem, który będzie siedział i mówił, wiesz, kiedyś to było, nie? Albo będę... Kiedyś przyjdzie czas na nas, no mówię, to jest naturalny cykl, nie? No. Ale, znaczy, kurczę, no wydaje mi się, że no, trzeba mieć otwartą głowę, no w jakimś stopniu, nie? Nie wiem, ja myślę, że siedzi tam dziś Roger Corman, patrzy na to wszystko i mówi, kurna, co... Marty, weź się ogarnij, czego ja ci uczyłem, no. Nie? Ale nie, wiesz, no, wszyscy się wydają z szacunkiem, bo to jest Martin Scorsese, no i słusznie, nie? Przez to, że nie dość, że gość ma oczywiście całą ogromną filmografię, tak jak Coppola, to w przeciwieństwie do Coppoli, no ciągle jest aktywny zawodowo jednak, nie? Czekaj, wróćmy. Czy ja przypadkiem, nie, czy ty kiedyś przypadkiem nie byłeś wielkim krytykantem ostatnich filmów Martina Scorsese? O, nie, nie cierpię tych ostatnich filmów Martina Scorsese. Czyli mówisz o czym? Mówisz o tym religijnym... Tak, znaczy to w tego milczenie... Wcześniej był Wilk Wall Street. Tak, znaczy wiesz, to milczenie na mnie nie trafiło, ale na przykład Wilka z Wall Street nie cierpię po prostu. Okay. To jest, prawda? No, to był dla mnie tak nieprzyjemny seans po prostu. Zresztą... Większość gdzieś tak od Aviatora chyba w górę po prostu się bardzo męczyłem na tych filmach. No ale to jest kwestia gustu, no nie podobało mi się i tyle, to nie znaczy, wiesz... Zresztą no, filmografia Scorsese jest z kolei też sporo filmów, które mi się bardzo podobały, nie? Cała skala praktycznie, nie? Ale wiesz, wydaje mi się, że gdyby nie to, że to mówi Scorsese, który jednak jest tym cały czas w tym biznesie, cały czas tam robi i dopiero ostatnio ma trochę taki... Mam wrażenie, że poczuł się trochę na zakręcie, nie? Coppola jest na zakręcie od bardzo dawna. Jakby, mam wrażenie, że akurat przez Coppola trochę może przebijać coś takiego, że wiesz, że to Hollywood już go tam zostawiło gdzieś w tyle i sobie poszło do przodu. Twoja gonitwa. A Scorsese bardzo długo jednak był, wiesz, był w tym peletonie. Ale wiesz, co w scenie Wilk Wall Street, że to był film, gdzie wiesz, cały czas, wiesz, film takim kokainowym vibe'em, kokainowym, jeżeli jakiś środek można temu filmowi tak przypisać, to będzie kokaina, nie? I ten sypana przez karły ze złotymi jakimiś tam talerzami. Ale, no ale byłem zaskoczony tym, że jeśli tego typu narracyjna energia przebija już wtedy z 70-letniego reżysera, no to wow, nie? No, czyli to jest jak z George'em Millerem, nie? Chyba starszego niż 70 lat. Tak, ale to był jeszcze ten moment, kiedy... Dla mnie Martin Scorsese może mieć pomiędzy 75 a 110. Tak, tylko że wiesz, to były te filmy jeszcze robione właśnie dla dużych wytwórni, za duże pieniądze, nie? A potem Scorsese stwierdził, kurczę, to ja teraz jest czas, no bo młodszy już nie będę, teraz jest czas robić moje passion projects, nie? I zrobił to swoje milczenie, które ponoć od dawna to chciał zrobić, jakoś tam się uzyskać. No, że tak się go, wiesz, taka kwintesencja jego wszelkiego rodzaju religijnych. Paramount mu to wydało, ale nikt tego nie obejrzał, nie? Bo to jest tam miał jakieś tam żenujący wynik finansowy. Więc też troszkę się nie dziwię, że do tego Ilanczyka też ludzie podchodzili tak trochę jak pies do jeża. No i ten Ilanczyk kolejny, tak, wiesz, tak. Też ten jego projekt od dawna chciał zrobić. I wydaje mi się, że wiesz, to też, kurczę, jest słabe, jeśli masz tą długą filmografię. Przychodzisz do tego momentu, że chcesz wreszcie zrealizować te projekty, które ty chcesz zrealizować. No kto jak kto, no, Scorsese na to zasłużył w jakimś stopniu, nie?
No i nie, i dobija się do tej ściany, gdzie, no przykro mi, w tej sytuacji nie damy pieniędzy, no bo nam się nie zwróci. Nie? Więc trochę też rozumiem to rozgoryczenie mimo wszystko. No tak, jakby to wiesz, underdogiem w tej sytuacji na pewno nie jest Marvel, dla którego wiesz... Nie, no pewnie. Ja jestem skłonny zaryzykować twierdzenie, że nazwisko Martina Scorsese'ego to wielu, wiesz, szczególnie młodszych od nas fanów uniwersum Marvela i tych filmów, dopiero poznało przy okazji tej inby, wiesz, i dyskusji około internetowej, która tego dotyczy. I to jest w ogóle smutne, nie? To znaczy, bo widzisz, bo my jesteśmy też jakby osobami, które, nie wiem, jaki jest ogólny ton w sieci, szczególnie w komentatorstwie popkulturowym. Jaki? W sensie, co ten Martin pierdoli, czy... Bardzo różnie, wiesz, jak ja patrzyłem u ciebie w komentarzu, myślałem, że więcej osób będzie właśnie za Martinem Scorsese, no bo wydawało mi się, że będzie bardziej cool, że jednak powiedzieć, a ma rację, no to, bo to nie... Mamy to, nie ale nie, nie, to... mam wrażenie, że są bardzo podzielone głosy. Okej, okej. Chociaż mam wrażenie, że wiele tych głosów takich pozytywnych względem tych wypowiedzi Scorsese i Coppoli i tak dalej, po prostu troszkę je nie lekceważę, ale troszkę je tak jakby, no nie traktuję ich tak serio na zasadzie, że jest wiele prób takich obrony na zasadzie, że no, mają swoje zdanie, mogą mieć swoje zdanie i tyle, nie? Gdzie to troszkę nie o to chodzi, no bo nie o to chodzi, że mają swoje zdanie, jakby dyskusja się toczy o tym, co oni uważają, jakby dyskusja się nie toczy o to, co oni uważają w filmie, tylko jaką oni definicję w tym momencie nadają, no nie? Tak, a że to tak, jest Martin tak. Scorsese, a nie jakiś filmowi jakiś w ogóle typ. I miłośnikom kina, tak? No a niestety, jak Martin Scorsese Ringowi mówi, to wszyscy siedzą i słuchają, nie? To nie jest tak, że ktoś randomowy wyskakuje i mówi, wiesz, jakby teraz wyskoczył nagle jakiś Ken Loach czy ktoś w tym stylu, z całym szacunkiem, no, nie? Się ale obawiam, nikt by się nie przejął tym specjalnie. Niedługo będą pytali Jerzego Gruzę, nie? No będą, no wszyscy będą. Czy ten Irek kosmiczna nominacja, czy Iron Man. Zaraz, no, wiesz, zaraz się okaże, że tam Andrzej Wajda miał gdzieś tam w swoich notatkach, że Marvela nie lubi i ten. Szukanie też rzeczy żartu już też mnie przestał bawić, że trupy przeszłości mówią o Marvelu. Ale naprawdę tego, bardzo właśnie mam wrażenie, że najbardziej świadczy o tym, że te wypowiedzi były troszkę jednak niecelne, powiedzmy, te zarzuty były niecelne, to, że tak szybko zostało to zredukowane właśnie do żartu, tak, że teraz, wiesz, tak, błyskawicznie tak. Po prostu... Albo do clickbaitu, nie, i tak dalej, bo to jest bardzo łatwo wpisuje się, wiesz, że reżyser powiedział o problemie, jak się okazuje problem dla ważnych portali newsowych i wiesz, i mediów, problem dotyczy filmów Marvela, mamy tę synergię tych dwóch rzeczy, nie? Stary człowiek mówi, znane nazwisko filmu Marvela. I film Marvela, nie, hashtag Marvel, tak, nie? Tak. Więc że jak cholera, nie? To bajtuwa jak cholera, jak nie wiem. Tak, i więc i o ile przy tych wypowiedziach Scorsese jeszcze właśnie była trochę przestrzeni na jakąś dyskusję właśnie, no można podejść do tego problemu, zastanowić się. Teraz mamy ludzie mówią, nie? Tak, a teraz jest na zasadzie, o, kolejna osoba mówi, że filmy Marvela są słabe, nie? I albo się zgadzamy, albo się nie zgadzamy. Ciekawi mnie, bo to troszeczkę, wiesz, wydaje się być teraz taką medialną kulą śnieżną. Absolutnie nie jest to problem, który w jakikolwiek sposób zaszkodzi Marvelowi i produktom Marvela jako produktom. Jedyne chyba najbardziej to właśnie to przez Jamesa Gunna przebijało się to rozgoryczenie, bo widzisz, Hollywood to jest stosunkowo przecież jakby nowa branża, nie? Powiedzmy, wiesz, w perspektywie w ogóle ludzkiej aktywności na polu sztuki. I twórca filmowy, który obecnie robi filmy, powiedzmy, że to będzie jakiś modelowy 30-latek albo 40-50-latek, czyli tam w tym przedziale gdzieś James Gunn się trzyma, to wiesz, ci ludzie, oni musieli łykać filmy Martina Scorsese'ego, nie? No wiesz, tak, jakby niczego się bardziej, w tym, wiesz, polega ta plemienność, niczego bardziej nie oczekujesz niż namaszczenia, nie? Tak. Od tej góry. Tak, wiesz, szczególnie, że się długo wydawało, że właśnie ten świat tego starego Hollywood coraz bardziej przychylnie patrzy na te nowe produkcje, tak. No bo jednak jakby nie patrzeć w tych... Joker sam był zapowiedzią niby tego. Tak, ale wiesz, masz praktycznie w każdym filmie Marvela masz jakiegoś uznanego aktora z długą filmografią, który potem się pojawia, tak, że to najlepsza zabawa jego życia, nie? Z Michaelem Douglasem na czele, Robertem Redfordem i wiesz, Anthony Hopkinsem. Nie grał w Transformersach, to tam ponoć jest najlepsza zabawa życia, nie? Że aktorzy zgadzają się grać u Michaela Baya tylko dlatego, że są tam kurwiste imprezy. Bardzo możliwe. Bardzo możliwe, nie? Ale wiesz, masz faktycznie takie zbliżenie tych dwóch światów, a to nagle jest przesilenie, nie? Ja czekam teraz na ten moment, aż właśnie ktoś pokroi Martina Scorsese, wstanie i powie, że a nie, uważam, że to są spoko filmy. I wtedy dopiero będzie zamieszanie. Spróbujmy zastanowić się, kto to mógłby być, nie? W sensie... Nie wiem, ja byłem zaskoczony, że Robert De Niro tak szybko poparł Martina, bo spodziewałem się, że Robert De Niro paskowiał by chciał w filmach Marvela grać. No wiesz, no tam gdziekolwiek, gdzie można coś zagrać i nie pokazywać gołej dupy, no bo jakże, wiesz, jego ocieranie się o filmy popularne i stricte rozrywkowe polegały na, wiesz, na żenujących scenach seksu z młodymi aktorkami w łóżku i pokazywaniem gołej dupy, no ale ej, tak. Trudno się budzić. No trochę tak. Ale właśnie myślę, wiesz, reżyserze, który mógłby powiedzieć
się w takim tonie. No, Kenneth Branagh to nie jest ktoś z tej generacji. Wcześniej no kto? Wcześniej, ktoś to no, lata 70. Wiesz, Anglii jest aktywnym dalej bawiącym się, wiesz, w kinem popularnym twórcą, który oczywiście... Wiesz, nie, wydaje mi się, że ci, którzy już się wypowiadali jakoś pozytywnie, to są jednak to pokolenie dalej, nie? Te Camerony i cała reszta, choćby jakaś wypowiedź, ale nie w tym kontekście, nie przychodzi mi do głowy. Wypowiedź starszego leciwego twórcy o filmach Marvela. Wiesz, no bo oni zwykle mają je gdzieś. No, tak, ale chodzi, jeżeli, wiesz, jeżeli przychodzi mi do głowy ktoś, na tym się może dobrze bawić i byłby, wiesz, jeżeli by świętej pamięci Kałużyński powiedział, żeby też, że pewnie by tam bronił, gdyby jeszcze to było też nie tłumaczne jak na jego zdolności poznawcze. Ale kurczę, no właśnie, chyba zobaczymy, nie? No, ktoś się objawi. Postawię kropkę nad i w tym temacie mówiąc zobaczymy. Bo tak jak mówiłem, no interesuje mnie to. Ja jestem... To jest rzecz, której bardzo, bardzo chcę pamiętać, nie? To znaczy mam tendencję do ego nostalgii, mam tendencję do mitologizowania przeszłości. Wiesz, im człowiek starszy, tym bardziej się to wyostrza. Ale właśnie tego typu kazusy i bycie po jednej stronie, po drugiej i rozumienie, kto powiedział co i dlaczego, wiesz, to jest taka tam takie info, że kurczę, trzeba się będzie temu poddawać, nie? No, przez to, że to jest dyskusja toczy się o Marvela, gdzie wszyscy, łącznie ze mną, łącznie wiesz, z największymi fanami, wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, że te filmy są generalnie dla rozrywki i dla zabawy, tak, nie? Tak. Też nie próbujemy zmienić definicji kina. Ale wiesz, z drugiej strony, no ja nie lubię takiego wrzucania całej grupy filmów do jednego worka, że tak, o, te wszystkie są słabe, nie? No bo w filmach Marvela masz filmy, które są naprawdę fatalne i te, które naprawdę się wybijają na tym tle. Oczywiście, ale są też filmy albo elementy tych filmów, które byłyby świetnym wykładem na temat warsztatu, wiesz, na przykład wypowiedzi braci Russo na temat implementacji efektów świetlnych, czyli tych wiesz, rzeczywistych z efektami wizualnymi, komputerowymi, wiesz, jakby branie udziału na każdym etapie produkcji tego typu filmu, to jest, wiesz, to jest coś takiego, jaką wielką zmianą kinu przyniósł James Cameron czy Steven Spielberg z Parkiem Jurajskim, nie? Że nad tym warto się pochylić, żeby, no właśnie, to jest tak jakby ciągłe spotykanie się z ludźmi spoza swojej bańki tylko po to, żeby, wiesz, żeby kumać bardziej, o co chodzi, nie? A wiesz, te filmy są, sceny akcji filmów braci Russo, nie? Czy wiesz, czy kreatywność wykreowanego świata przez Jamesa Gunna w Guardians of the Galaxy. To wszystko są takie rzeczy, które mogą natchnąć nawet na ten ostatni zryw życia, przy jesieni życia starszych filmowców. No ale dobrze, zostawmy ich, bo kurczę, to wiesz, to gówno będzie wypływało wielokrotnie. Więc na pewno wy też na napisach końcowych będziecie jeszcze na ten temat rozmawiali. Chyba, że obiecaliście sobie, że już nie. Ja, obiecaliśmy sobie, że jak będzie jakaś ciekawa wypowiedź, jakaś taka faktycznie warta uwagi, to jeszcze pogadamy, ale nie było, więc na razie nie. Okej. Powiedz mi w takim razie, mój drogi kolego, chciałem też tak, wiesz, pytałem się Moniki, z którą będziemy robili kolejnego splata. Troszeczkę teraz padnijmy w nostalgię, przenieśmy się do rok temu, kiedy poznaliśmy Lloyda Kaufmana. Czekam, aż Lloyd Kaufman wyjdzie i powie, że zgadzam się z Martina Scorsese. Nie, to... Ej, właśnie, chodzi o to, kurczę, to jest jedyny leciwy reżyser, który mógłby stanąć w obronie, wiesz, dziwnie się nie stało, tak? Że, Lloyd Kaufman. Ja się spodziewam po Lloydzie jednego i drugiego, ja podejrzewam, że on byłby w stanie, wiesz, jednej wypowiedzi udzielić, że nienawidzi i drugiej, że no, fajne, nie? Nie, no bardzo zawsze supportive względem Jamesa Gunna, wiesz. Wiesz, względem Jamesa Gunna tak i twórców tak, ale z drugiej strony wiemy, jak bardzo antykorporacyjny jest pan Lloyd, więc myślę, że może dlatego się nie wypowiada jeszcze. Okay. Nie, bo może jeszcze nikogo nie zapytał, wiesz, ostatnio, kiedy proszę, wielkie media prosiły go jakokolwiek wypowiedź, a wtedy, kiedy był u nas w Warszawie i dzień później, on tam, pamiętam, że biegał z telefonem i tam gdzieś rozmawiał, udzielał wypowiedzi, dzień później pojawiła się informacja po jego odlocie, że będzie remake'owany przez wielkie studio Toxic Avenger, nie? I my kurczę, o ja pierdzielę, uciekam dokładnie w tym momencie, nie? Ale myśmy, wiesz... No, ale od tego czasu jest cisza w tym momencie, więc jakby też znowu poszedł pod dywan. Może Netflix. Toxic Avenger od Netflixa. I Lloyd będzie mówił, że no nie... Nie, ale ten HBO robi, nie? Ten HBO robi Maniac Copa? Tak, jesteśmy, no. To jest jakiś karkołomny pomysł, nie? W sensie, bo... Ja wiem. Znaczy...
Kurczę, to jest wszystko... Nie, bo wiesz, cokolwiek to będzie, to wydaje mi się, że będzie całkiem wysokobudżetowe, tak? Bo wiesz, HBO... Ale to jest taki robi... koncept, wiesz, taki bazowy koncept, że ty możesz wszystko z tym zrobić. O to eksploatacji po z filma serio, więc no, niech robią. Okej, okay. To chcieliśmy zaprosić, tak, szybciutko wszystkich ludzi, którzy śledzą, czy tam ciebie, czy mnie, plus ogólnie Splat Film Festival na od kiedy to jest? Od drugiego do ósmego chyba. Od drugiego? Tak? Aż tak długo? No. Czy od? No. Tak, czy od czwartego? Nie, sprawdź, niech to nie będziemy kłamać, nie będziemy kłamać, Łukasz. To jest ten, to jest bodajże, chociaż nie, to może trwać długo, tak. Na Splat Film Festival, organizowany przez naszą... Tak, drugi ósmy. Organizowany przez... Warszawie, potem jest jeszcze Lublin. Tak, tak. Organizowany przez naszą koleżankę Monikę Stolat. I w tym roku tak naprawdę jeszcze czekamy na wielkie informacje i announcementy dotyczące programu. Natomiast no, wiemy, no, że będziemy brali udział w panelu dyskusyjnym o... O slasherach. O slasherach. Na razie tylko też tyle, żeby powiedzieć, bo jeszcze to ciągle... Dopinamy koncepcję, więc... Jest tyle tematów i trzeba zrobić coś z tego, co nie będzie się musiało zamknąć. Bardzo chciałem zaprosić Monikę i tutaj też ją odeślemy do tego fragmentu. Chciałem zaprosić Monikę i pogadać z nią, bo też właśnie gadaliśmy kiedyś o tym, ale wiesz, ja też podchodzę z Lubina, z miejsca, w którym konserwatywne PiS ma większość głosów od dawien dawna, więc jakby władze lokalne ulokowane też pochodzą, wiesz, z tego świadka. I to Monika ma masę historii. No, wiem, bo ja wiesz, byłem na bieżąco z tym wszystkim, no i między innymi została posądzona, wiesz, o propagowanie nekrofilii, więc Platform Film Festival, trzymamy kciuki, będziemy tam i jakoś wkrótce ten programik się skrystalizuje, nie? No, nie muszę doczekać. Zapraszamy, też się nie mogę doczekać. Nie, no, stare horrory, nowe horrory, będzie wszystko. Tak, będzie wszystko, co trzeba. Ale wspomniałem o HBO i o tym, że robią odważne rzeczy. Ty uważasz, że Maniac Cop to troszeczkę zachowawczy wybór na serial, ale przynajmniej coś, co czym można zrobić wiele, wiele rzeczy. Tak jak kurwa Damon Lindelof z Watchmenami, nie? Jest jeszcze a propos tego Maniac Copa. To trochę tak jak z tym Toxic Avengerem. Niech zrobią cokolwiek, ale chociaż oryginalny twórca zarobi sobie jeszcze na tym, nie? Ja tylko dlatego kibicuję temu remake'owi Toxic Avengera, żeby Lloyd dostał pieniądze za to, nie? I zrobi za to 10 filmów jeszcze. Nie? Ale no, a w przypadku Watchmen to Alan Moore nie chce pieniędzy, no, więc zupełnie inna sytuacja, ale Dave Gibbons pewnie nie będziemy nic przeciwko. Dave Gibbons współpracuje chyba nawet tutaj z twórcami serialu. Tak, więc jakieś tam rysował jakieś tam koncept arty czy coś. Myślę, że tak bardziej symbolicznie niż faktycznie, ale spoko. Ponoć Alan Moore już tam jakąś klątwę na Lindelofa rzucił, więc tak, uważa tak, na siebie. No, to oczywiście znasz tą historię, że Lindelof mówił, że no, chciałby tam pogadać na ten temat z Alanem Moorem, ale potem jego wypowiedź jakby nie dotyczyła pewnie sposobu, w jakim Alan Moore to uciął, ale powiedział, a to pieprzyć to. Zrobię to tak, jakby to robił Alan Moore. W sposób punkowy. Po prostu to robimy, nie? I wiesz, chciałbym usłyszeć oficjalną odpowiedź Alana Moora po dostaniu telefonu od agenta. No ale wiesz, to jest właśnie o tyle ciekawy projekt, że oglądając już, my mamy dostęp z powodów takich różnorakich do tych właśnie 6 odcinków, które są dostępne. No jest z niewielu sytuacji, gdzie naprawdę się jaram tym, że mam dostęp wcześniejszy. No tak. Ja mam też niewiele sytuacji, gdzie po prostu wiesz, coś mi udostępniono, albo mogę, nie wiem, pomachać sobie zegarkiem z Watchem, z logo Watchmen. Ja się z tego powodu cieszę, nie? Bo czekałem na to zawsze, żeby ktoś zinterpretował albo zaadaptował, a nie zekranizował klatka po klatce strażników. Nie? A, żeby się ktoś zrobił coś ciekawego z tym, nie? Bo to jest jednak taki klejnot tutaj w kulturze, a nikt z nim niczego interesującego nie robił nigdy. Wiesz, o Watchmen jak się najciekawiej rozmawia się o tym komiksie wtedy, kiedy już dokładnie wiesz, jakie są plot twisty, zna wszystkich bohaterów, wiesz, jaki jest ich background i ktoś jeszcze po 5 latach wygrzebuje tajemnicę tego Hood Justice, tak? Gdzie zastanawiać się, czy to jest ta para gejów siedząca w restauracji, czy to jest, wiesz, ktokolwiek inny. I do tego zaraz wrócimy, bo tutaj taki mały stop, jakoś oznaczy to w ten fragmencik, bo wiesz, bo my obejrzeliśmy, ja nie obejrzałem do 4 odcinka, wiesz, nie oglądałem 5. To jest najlepszy odcinek, tak? No, wiesz, czemu nie oglądałem, bo jeszcze raz sobie obejrzę i
z napisami, że wszystkie niuanse wyłapać, te, które dotychczas były. Regularnie oczywiście, ale też i słyszałem, że bodajże czwarty i piąty ten screenerowy to jest wiesz, jeszcze jakiś work in progress, nie? Delikatnie może być. Trochę czy tak, to, ale coś tam, coś da się może... spokojnie, wiesz, tak? Można tak, nie zauważyć. No, okay, no. No to w każdym razie wiesz. Ale, no. Ale jak coś, to zerknij jeszcze na ten piąty, bo szósty jest trochę oddzielny, ale, ale piąty tak fajnie, wiesz, zbiera te wszystkie, te cztery pierwsze odcinki tak rozstawiają ci rzeczy, tak, a ten piąty tak zbiera. Od tego momentu to... rozmawiamy tak, spróbujemy nie psuć zabawy tak, do końca tym, którzy ten bardzo, ogólnie, no. Ale jednocześnie jakiś spoiler może nam tam wylecieć z nocha, nie? Delikatny. Aczkolwiek wydaje mi się, że ten serial najwięcej kart rozdaje właśnie po tym szóstym odcinku, nie? Przy okazji, kurde, czemu to nie ma 12 odcinków? To byłoby takie symboliczne, nie? No, w sumie wiesz, nie. Ten 12 tomów oryginalnego Watchmen, no, wiesz, tam tak. Symbolika zegara i symbolika. Ale wiesz, nie narzekają, że nie przedłużają, wiesz, jeśli nie chcą, nie? Spoko. Może mieli budżet na tyle i stwierdzili, dobra, robimy na tyle, okej. Okay. Wiesz, po tych wszystkich serialach Netflixowych, które były zdecydowanie za długie, to ja chętnie przyjmę serial, który wiesz, od początku wie, jaki ma być. Ale nie, wydaje mi się, że właśnie na etapie piątego odcinka masz taki zwrot akcji. Znaczy, może nie zwrot akcji, ale takie zawiązanie mocne już. Że już wiesz już do czego to będzie zmierzać wszystko, nie? Trochę jak Umura w sumie, jak czytasz tych Watchmen oryginalnych, też na początku masz ileś tam tych wątków porozrzucanych i w sumie nie wiesz do czego to będzie zmierzać. Tutaj ktoś ginie, tu jest jakiś typ w ogóle, tutaj masz jakiś flashback. Zwykłe przyziemne śledztwo. Tak wiesz, i wiesz, i dopiero po jakimś czasie się orientujesz, że to wszystko jest częścią jednej intrygi, nie? Takiej wielkiej, globalnej. Wiesz, nie wiem jak będzie w serialu, no bo jeszcze te trzy odcinki przed nami, które powiem najważniejsze, ale ten piąty odcinek sugeruje, że tu też jakby wszystko jednak będzie powiązane ze sobą i to jest super, że wiesz, że w ogóle najlepsze jest to, że to jest swój własny serial ze swoim własnym motywem przewodnim, z tymi napięciami rasowymi, z tym miasteczkiem Tulsa, nie? Gdzie też masz połączone te motywy komiksowe, fikcyjne z historycznymi rzeczami. Bo on traktuje nie? Komiks absolutnie jako kanon. Tak. W każdym elemencie. I to jest cudowne, nie? Że traktuje komiks jako kanon, więc musisz wiedzieć, co się wydarzyło w komiksie. Ale jednocześnie jeszcze sięga do jakichś takich wydarzeń historycznych, które się wydarzyły także i też u nas. I w tym świecie. Ale także i w tamtym świecie, ale jednocześnie nie są na tyle znane, wiesz, żeby były jakoś eksploatowane. Wyjaśnijmy osobom, które tak jakoś głęboko w tym nie, ale to już jest, jeżeli jesteście po pilocie, to widzieliście prolog, w którym jest masakra, to się nazywała masakra Black Wall Street, tak? W Tulsie, tak się nazywało to miasteczko. To jest w stanie Oklahoma, nie? Tak? To Greenwood, Oklahoma. W każdym razie miało to miejsce, zaczęło się to od tego, że jakieś napięcia jednostkowe pomiędzy jakąś kobietą i kilkoma mężczyznami czarnoskórymi z bronią, które potem przerodziło się w masakrę na czarnoskórych, nie? I... A plus to było takie dobrze prosperujące. No właśnie to się nazywało Black Wall Street właśnie dlatego, że to się Black Wall Street, tak, bo to było jakieś takie zagłębie dobrze prosperujących firm prowadzonych i takich prywatnych biznesów. To się na pewno nie podobało, tak, to na pewno się nie podobało, więc to napięcie rasowe, w ogóle to jest ciekawy temat, w ogóle wiesz, Lindelof. Tak, dowiedział się o tym, ukrywane, tak, dowiedział się o tym dopiero w roku 2003, to dopiero o tym w 2014, a od 96. To dopiero do szkół weszło w ogóle jako element nauczania. Tak. Nie? I jest to punktem wyjścia w serialu Watchmen, takim czysto Lindelofowym, nie? Czyli tak jakby troszeczkę, ja próbuję rozgryźć troszeczkę tego twórcę, nie? Tak jakby mamy wydarzenie, o którym koniecznie chcemy powiedzieć, tak jak Moore koniecznie chciał powiedzieć o napięciu na linii USA i ZSRR poprzez swoje medium, komiks. Lindelofa medium to komiks pewnie na czym się wychował, natomiast jego medium, którym przekazuje jakby też i swoje myśli, swoją recepcję świata poprzez właśnie serial. I punktem wyjścia są właśnie te napięcia. Potem przenosimy się do rzeczywistości post-Watchmenowej. 34 lata po tym, jak Ozymandiasz stworzył wielką kałamarnicę jednoczącą ze wschód i zachód, pokazujący, że jest wielkie zagrożenie. To było takie makiaweliczne i tak dalej, i tak dalej. I w drugim odcinku, który przy okazji oglądałem właśnie wczoraj, drugi, trzeci, czwarty, mamy Ozymandiasza siedzącego i oglądającego przedstawienie reżyserowane przez siebie i widać, że ten człowiek uratował świat w ten swój bardzo brutalny, makiaweliczny sposób. Ale po 34 latach okazuje się, że kurwa dalej jest przejebanie, nie? Jeżeli to jest taka smutna recepcja ludzkości. Są zresztą, nawet mimo cukierkowego epilogu w komiksie Strażnicy, nie było, wiesz, to było jasne, że ten stan rzeczy nie będzie trwał długo. Moja najbardziej ulubiona wciąż pilota scena to jest ten deszcz krewetek elementów kałamarnic, które też bezpośrednio pochodzą z komiksu, ale to jest tak jakby taka przypominajka,
o tym, że aha, okej, okay, świat się prawie skończył, pamiętajcie o tym, że nie ma co zniecać kolejnej apokalipsy nuklearnej, nie? Że to jest, wiesz, świetny, creepy moment. Tylko ja absolutnie, stary, nie byłem w stanie na pokazie prasowym nikomu, kurwa, z takich randomów, którzy tam byli, wytłumaczyć, o co chodzi, nie? Wiesz, nie byłem w stanie. I to jest właśnie jeden z elementów tego serialu, wiesz, o co chodzi, że... Właśnie w piątym odcinku, też nie będę mówił dokładnie, ale jest takie kapitalne nawiązanie do właśnie do tego finału komiksu, do tej wielkiej kamernicy. Jaki wpływ na ludzi ogólnie mogło mieć to, że nagle pojawia się wielki potwór z kosmosu i morduje ileś tam osób, nie? I potem się wiesz, Moore świetnie na to pytanie odpowiedział, bo to jakby, wiesz, było elementem tego planu, który miał zbawić ludzkość, nie? To, wiesz, to było... Tak, ale to ci pokazuje, w komiksie masz bardziej pokazane, jak to zadziałało globalnie, a tu troszkę bardziej lokalnie, nie? Zresztą cały serial jest trochę bardziej taki właśnie lokalny, porównanie To jest też świetny okazuje, tak, ale potem jeszcze właśnie są eksplorowane połączenia między wątkami postaci, a tamtym wydarzeniem. To jest, kurczę, tyle serio pomyślunku poszło właśnie nad tym, wiesz, jak powiązać to z komiksem, ale jednocześnie, żeby jakby robić swoje rzeczy w tym serialu, nie? W ogóle samo ta sytuacja jest związana, to jak superbohaterów wprowadzono jednak do tego uniwersum. W ogóle ja się bardzo cieszę, że to się dzieje właśnie, wiesz, współcześnie, tylko że w tym alternatywnym uniwersum, a nie, wiesz, na przykład zaraz po komiksie, bo wtedy byś nie widział żadnych właśnie zmian, nie miałbyś tej przestrzeni na wprowadzenie tych wszystkich nowych elementów. Nie doceniłbyś wielkiego Uba Lindelofa, który, wiesz, naprawdę pokazuje, wiesz, nawet taki drobny element w pierwszym odcinku, w którym prowadzony samochód jest elektryczny, nie? Wiesz, to się zdarzyło niedługo po wydarzeniach z komiksu Watchmen, że świat stał się elektryczny. A jednocześnie wyobrażasz sobie, że w tym świecie mógłby nie istnieć internet i telefony komórkowe, no bo wiadomo, że ta historia się potoczyła trochę inaczej. Plus masz jeszcze ten właśnie... kurczę, nie chcę zaspoilować. No nie, no w każdym razie w ogóle, wiesz, samo to, jak sytuacja wygląda polityczna i społeczna w tym świecie, wynika właśnie z tego, że jest ta duża 30-letnia przerwa, gdzie wydarzenia się potoczyły trochę inaczej. Wiesz, te napięcia, które są teraz w serialu, wynikają z tego, że no, Robert Redford był prezydentem cały czas. Okay. Był tym liberalnym prezydentem, który starał się zrekompensować tej czarnoskórej ludności w jakiś sposób. Erik Nixona. Tak, no właśnie. Przy okazji miłośnicy Nixona mieszkają w takim trailer parku, z wielkim Nixonem. Tak, i wiesz, i to z kolei, to, że Redford próbował rekompensować jednej grupie ludzi te straszne wydarzenia, o których mówiliśmy wcześniej, powodowało kolejne napięcia znowu u innej grupy ludności i z kolei to rodziło jeszcze reakcję. Tak, jak się o tej redfordyzacji mówi z takim niesmakiem. Tak, nie? Jak oglądasz ten serial, widzisz faktycznie te wszystkie takie nitki, które były tam rozstawiane. To jest, kurczę, super, naprawdę. Wiesz, ja się trochę obawiałem właśnie, że ten serial może trochę iść na łatwiznę, na zasadzie, że odwróćmy sytuację, niech tutaj po prostu będą czarnoskórzy policjanci, którzy nadużywają władzy w stosunku do białych. Nie? To trochę tak jak u nas, ale odwrotnie. Tylko że potem się okazuje, że to nie jest tak do końca. Nie? Okej. Czyli potem, tak? Czyli mówisz, bo wiesz, mam taki jeden zarzut delikatny, że troszeczkę ta progresywność zbyt uderzała mnie po głowie. Mamy główną bohaterkę. Jak ona ma, jaki jest ten codename? Night Sister, tak? Jest tak absurdalne i głupie i dziwne, że uwielbiam. No tak. Natomiast sytuacja jest tego typu, że tutaj superbohaterowie zostali włączeni w szeregi policji, ale policjanci, to jest, kurczę, bardzo logiczne. Czemu na co się nie dzieje, że policjanci nie mają masek, wiesz, że nie ich tożsamość... No nie, ale wiesz, z drugiej strony to jest przerażające, że może przyjść do ciebie zmaskowany typ i kazać ci się wylegitymować, bo jest policjantem, a ty nie wiesz, natura wytworzyła drugą stronę, czyli tą kawalerię roszczaków, nie? Tak, jako reakcję na... I ta progresywność dotycząca tego, że no, już tam w pierwszym odcinku tego serialu zostaje zabity niewinny czarny, że wiesz, że główna bohaterka... Że główna bohaterka, no mąż głównej bohaterki siedzi w domu i pilnuje dzieciaki, a ona, wiesz, ma te dwie fuchy, jedną oficjalną, drugą nieoficjalną. Natomiast no, ja liczę na to, że to doprowadzi do czegoś. Między innymi zastanawiałem się po pierwszym odcinku i teraz coraz bardziej staje się jasne, w jaki sposób dzienniki Roszczaka, bo jeżeli pamiętamy komiks, to w 12... To będzie. Już to jest hintowane. Natomiast zapomniałem o tym, że komiksie ostatnie sceny to jest to, że dziennik Roszczaka oprócz informacji o Wejcie, że to Ozymandiasz zniszczył, w cudzysłowie, i zbawił świat, wiesz, w jaki sposób ten dziennik stał się kanwą dla białych
suprematystów, nie? Właśnie to też nie jest do końca tak, że to są po prostu biali suprematyści, nie? Że to są jakieś rasiści, redneki tylko i wyłącznie. Na początku są kreowani i to myślę, że to celowo, nie? Że jakby żebyś się nastawiał już na coś i potem, żeby cię jednak to zaskoczyło. No mówię, to jest troszkę okazuje się troszkę bardziej zniuansowane, nie? I też po tej drugiej stronie, nie? Bardzo szybko się orientujesz, że ta policja w zasadzie, no to naprawdę nie jest dobra policja, którzy, wiesz, torturują ludzi w zasadzie bez problemu i traktują to jako część swojego obowiązku, tak, który muszą robić. Tak. I nadużywają praktycznie swojej możliwości cały czas, nie? Po prostu mówię, jest też, nie wiem, czy to jest jeszcze po odcinku, który oglądałeś, no jest ten taki atak na ten trailer park, tak, nie? Który jest naprawdę przerażający, no. Tak? Idziemy nakopać, dobra, nie? To jest drugi odcinek. O, okej. Wiesz, jakby to bardzo szybko się te rysy pojawiają i super, nie? Ja właśnie też się trochę obawiałem, że to będzie takie, wiesz, odwrócenie ról po prostu, że to na tym się skończy cały, wiesz, cały pomysł na to, ale na szczęście nie. Gdzieś w tle tego wszystkiego mamy coś, co jeszcze trudniej byłoby mi wytłumaczyć ludziom, którzy... Bo widzisz, moja refleksja po wyjściu z sali kinowej, po obejrzeniu pierwszego odcinka, to była taka, że tutaj siedzi, wiesz, Saful Dixon z Sierpnąc od świateł, ubrany w garnitur. Tutaj, wiesz, pani z HBO mówi, że no tutaj najbardziej wyczekiwany serial, świetnie oceniany i tak dalej. Ludzie siedzą, oglądają i pytania, co my, kurwa, obejrzeliśmy, nie? Wiesz, jakby ten... Moja teza jest taka, że... To jest wyjątkowa rzecz, oczywiście kolejne karty są rozgrywane, że temu serialowi lepiej by zrobiło, gdyby został wrzucony za jednym zamachem, bo wiesz, bo masz większe szanse, że dajesz większe szanse twórcy na to, żeby ci skonstruował ten swój świat poprzez te 2-3 odcinki. Bo, już nikt nie będzie wrzucał seriali za jednym razem, to się nie opłaca promocyjnie zwyczajnie. Pewnie, tak, tylko że akurat wiesz, w tym przypadku to jest coś, co powinno być komunikowane, sięgnie do komiksu, tak by, znaczy... Jak to widzisz? Nie wiem, może powinien po prostu mocniej zaznaczyć, że to jest sequel, nie? A nie po prostu Watchmen. Znaczy wiesz, no, ciężko mi się odnieść, no bo ja ten komik znam, nie? I jestem ciekaw, jakbym zareagował na to, że nie znał. Wyznawca, to czytuję co roku, nie? Ale ja trochę lubię się rzucać na głęboką wodę i wiesz, oglądać coś, nie wiem, od połowy albo coś i uzupełniać sobie luki samemu, więc nie wiem, czy by mi się spodobało właśnie, nie? Czy jakbym tak właśnie obejrzał to z marszu, nie znając komiksu, nie wiedząc, co to jest Watchmen i to nie wiem, czy by mi się właśnie nie spodobało to, że nie wiem, co tu się do cholery dzieje i wiesz, muszę to rozgryźć dopiero. I dopiero potem pewnie przeczytał komiks i dopiero bym się wyklarowało, ale nie wiem. To może przeszkodzić temu serialowi w dużej mierze, nie? Że jednak ta znajomość komiksu jest w jakimś stopniu potrzebna, żeby się zorientować, o co chodzi. Natomiast tak jak już wspomniałem, no nie rzucam ci sezonu naraz, no bo by mówili o tym, by była dyskusja o tym serialu, nie wiem, parę dni i koniec, nie? Tak jak serial na Netflixie się dzieje, że rzucają to w jednym dniu, 3 dni masz dyskusję, potem wchodzi na następny serial, już nikogo nie interesuje, jasne, nie? A oni co tydzień będą. No to jest serial, zdecydowanie będzie o czym gadać. Ja zafascynowany jestem też i bardzo doceniam to, w jaki naturalny sposób zostały przedstawione charaktery postaci wyjęte z komiksu. O wiele lepiej wiesz, potraktowane niż Snyder w jakiejkolwiek scenie, gdzie mamy tego, ja zaraz o nim pogadamy, ale mamy tego zwardiasza, który siedzi sobie w swoim, wiesz, w swoim zamku i każe swoim tym klonom, czyli służącym będącym klonami, tak jak wiemy, to jest to echa też wydarzeń z komiksu oryginalnego, gdzie on zawsze, wiesz, genetyka, jego badania genetyczne miał wielkiego, kurwa, różowego rysia, chłopnie, ale to podejście do ulotności życia tych klonów dokładnie jest odzwierciedleniem jego wręcz psychopatycznego, że to się Roszczakowi nie podobało, spojrzenia na ludzką egzystencję, że ważniejszy jest wymiar globalny i całościowy i ważniejsze, wiesz, to te makabryczne wybory niż cierpienia jednostek. Nie? To pięknie właśnie pokazuje, nie? Jego podejście ogólnie do życia i tego utilitaryzmu, nie? Który pokazywał. Ale ten wątek mnie chyba najbardziej intryguje, bo obejrzałem też te 6 odcinków i dalej nie wiem do końca, o co tutaj chodzi. Jakby z każdym kolejnym odcinkiem trochę więcej ujawniają, jeśli chodzi o właśnie jego egzystencję obecną, ale ciągle nie wiadomo, jak to się dokładnie połączy z tym głównym wątkiem. A pewnie się jakoś połączy, no bo nie bez powodu tutaj pokazują. Aczkolwiek no jest ważny element związany z Zemendiaszem właśnie w 5. odcinku i myślę, że to będzie miało jakieś tam znaczenie. Okej.
Nie powiesz mi, czy doktor, nie, czy nie doktor Manhattan się pojawia? nie powiem. Bo... Nie powiesz, bo jest odcinek, który jest podtytułowany, wszystkie już tytuły mają swój, to jest kurczę, że przychodzi Bóg, wchodzi Bóg do baru, nie? Wiesz, ja tę scenę widzę, widzę wchodzącego Boga do baru, nie? Boga tego świata. Przez te odcinki tak stare, podoba mi się, jak właśnie w tych pierwszych odcinkach jest ta obecność Manhattana cały czas zaznaczana, nie? Że on gdzieś jest sobie, siedzi gdzieś tam na Marsie i patrzy na nas i jest ten mod... Szukaj się Lori pojawia, nie? To tym bardziej. Cały framing tego odcinka to jest właśnie ta rozmowa z Manhattanem. Tak. Nieobecnym. Więc kurczę, to też mi się podoba, nie? Bo jednak ten Manhattan troszkę. Wiesz, świat Watchmen jest taki bardzo przyziemny, nie? I w momencie, gdy się pojawia na Manhattan, to jak źle jednak położysz akcenty, to ci trochę psuje tą całą iluzję, jak u Snydera, nagle się pojawia Manhattan i rozwala wszystko i wiesz, i masz wrażenie, że a okej, okay, to ja już troszkę nie wierzę w ten świat, nie? Okay. A tutaj jest to tak fajnie zarysowane, że to cały czas działa. Tak. Przede wszystkim... Plus to jest ciągle ten świat komiksowy, gdzie to nie Manhattan na koniec rozwalił wszystko, więc to nie jest traktowany w tym momencie jako jakieś wielkie śmiertelne zagrożenie. Jest obserwatorem Bogiem. W ogóle, Boże, nie, czemu Snyder, kurwa, czemu? No co ty chciałeś koło mnie kałamarnicę w filmie, żartujesz? Nie, no, jest cool. No co ty, no właśnie, dokładnie, tylko wiesz czemu? Kałamarnicę w latach 80. w czasie napięcia wielkiego na linii ZSRR, gdzie popkultura weszła tak naprawdę ludziom do domów, wiesz, jakby to był zajebisty pomysł, najlepszy pomysł na świecie. Natomiast... Budowany przez cały komiks. Natomiast w przypadku Watchmen serialowego jara mnie również ten koncept tego, co się stało z bohaterami po wydarzeniach z komiksu. Nie? Czemu wiesz o doktorze Manhattanie, to nie będzie żadnym spoilerem, jeżeli powiemy, że po prostu zniknął i że w tym świecie jest tam wielkim nieobecnym, tak i tak dalej. Jest po prostu tak, wiesz, w apokryfach przedstawiany na różne sposoby. Natomiast superbohaterowie zostali włączeni w szeregi policji. Ich metody rozdzielności są wykorzystywane w lepszy lub gorszy sposób. Znaczy, kurczę, to myślę, że to mogłoby zmienić trochę jakby to określić w ten sposób, że zostali włączeni. No nie do końca, nie? W sensie, jeśli chcą dalej walczyć z przestępczością, no to zapraszamy oficjalnie tutaj, nie? Tak jak z Lori się stało, jest agentką FBI teraz, tak, nie? Tak. I dosyć niechętnie się zresztą do ludzi w pelerynach odnosi. Natomiast w Tulsie jest troszkę inaczej w ogóle, nie? Z racji tego, że policjanci są zobowiązani do tego, żeby zasłaniać twarze ze względu na napięcia tutaj właśnie na tle rasowe między innymi. I ogólnie na to, że najwyraźniej USA nie jest w stanie zapewnić policjantom bezpieczeństwa, no to zasłaniają te twarze. Więc to tak, no, wiesz, naturalnie ci jakby tworzy tą funkcję specjalnych tutaj policjantów, którzy działają jak superbohaterowie i są sankcjonowani. Ten serial nie jest taki zero-jedynkowy, czarno-biały pod względem pokazania konserwatyzmu, liberalności, demokratów, republikanów. Ten serial zaczyna się od sceny, kiedy, kurwa, policjant musi przejść szereg procedur, żeby odblokowano mu broń, nie? Wiesz, dyskusja o tym, o powszechnym dostępie do broni i wśród ludzi, i wśród ludzi prawa, no to jest coś, co w USA jest w tym momencie no, jednym z czołowych tematów, tak, więc nic dziwnego, że tutaj też się do tego odnoszę. Prawie zapomniałem w tym szeregu takich tych progresywnych elementów o tej przerażającej wręcz scenie, nie? Gdzie policjant, żeby się obronić, musi przejść wiele absurdalnych procedur, jakichś tam komunikatów, żeby ten broń mu zbyła. Człowiek panda musi mu dostępić. To człowiek panda musi mu dostępić broń. To jest w ogóle fajna funkcja. Masz takie wrażenie, stary, trochę, że oglądając ten serial, że trafiłeś do jakiegoś dziwnego uniwersum, w którym coś takiego powstało, że wiesz, że oglądasz to, wiesz, takie coś, że ktoś się zaraz przebudzi z tej sytuacji, że mamy taki Watchmen? No tak samo się czujesz czytając komiks, o to chodzi, nie? Że to jest ten taki... Znaczy nie, w przypadku, chodzi mi o poziom i o odwagę tego produktu, nie? Bo chodzi... W tym sensie, bo czytaj koniec oczywiście, że jakby wierzysz w ten alternatywny świat, ten świetnie zarysowany, wiesz, nasączony w LSD umysł Alana Moore'a, wiesz, otworzył wszelkie szufladki. Zresztą to mi, wiesz, rozumiem, czemu ten komiks ma obraz za symbol i metaforę zegar, nie? Bo to jest, wiesz, tak jak obserwowanie tysięcy trybików i złożenie z tego jednak sprawnie działający zajebisty zegarek. Natomiast w przypadku serialu mam tak wrażenie, że to nie mogło powstać, wiesz. Czuję się, jakbym było takie opowiadanie kiedyś w Nowej Fantastyce, że dzieciak wszedł do wypożyczalni kaset albo filmów i tam były kasety z alternatywnych rzeczywistości, że wiesz, Indiana Jones z Tomem Selleckiem, że wiesz, że Powrót do przyszłości z tym, z nie Michael J. Foxem, tylko miał grać drugi, ten, którego wycięli. Ten Rudy, nie? W ogóle Rudy Marty McFly powinien... To co grał w Musze 2. Tak. To Rudy. Eric Stoltz. Eric Stoltz.
Nie. Wiesz, no i tutaj takie przepiękne wrażenie, że taka fantazja na temat tego, aha, że w alternatywnych rzeczywistościach powstają takie odważne rzeczy, albo wiesz, takie nieprzekalkulowane, niewykalkulowane. Natomiast tutaj mam takie wrażenie, że kurczę, zaraz mi ktoś przebudzi z tego snu, że dostałem taki serial Watchmen, nie? Kurczę, no wiesz, bo to może tylko. Sama marka nie jest tak gorąca, nie? No nie jest, nie, ale jednocześnie. Może to kwestia tego, że ten serial jest właśnie taki zniuansowany i że nie jest takim. Wyobrażam sobie, że do wielu osób nie trafi, najzwyczajniej w świecie, że jest parę rzeczy, które jest trochę przekomplikowane, albo właśnie trochę naokoło idzie i tłumaczy rzeczy. Wiesz, może to kwestia tego. Wyobrażam sobie, że ten serial nie będzie jakimś wielkim hitem wśród masowej publiki. Podejrzewam, że on może mieć status kultowego za jakiś czas wśród jakiejś tam grupy osób, ale wiesz, no to nie jak się ten serial ma, no nie wiem, do tego, co jest popularne w kinie superbohaterskim teraz, nie? Wszyscy mówią, że o, serial, wreszcie dobry serial superbohaterski, ale on nie jest przystępny ani z takiego, więc... Właśnie. Wydaje mi się, że no, trzeba było jednak się zdecydować na to, czy robimy serial przystępny i dla dużej grupy odbiorców, czy robimy staramy, serial Lindelofa. Czy robimy serial Lindelofa i masz pan wolną rękę i rób. Pamiętasz w ogóle, jak to wyglądało, bo wiesz, że tego od początku to śledzę, bo on najpierw napisał, to było kilka lat temu, list otwarty do fanów w internecie, że no wiesz, jakby, że uwielbia ten komiks, że chciałby, więc wydaje mi się, że on w momencie, w którym miał swój status scenopisarski i twórcy showrunnera, jaki ma, to w tym momencie postawił troszeczkę HBO przed faktem dokonanym, wiesz, że badamy reakcję i tak dalej. Aha, Lindelof, okej. Okay. W ogóle Leftovers to jest też, to jest serial, który klimatem właśnie zawsze przypominał mi to, co mogłoby się dziać w sieci Watchmen tych kilka godzin, albo kilka dni, albo kilka miesięcy po wydarzeniach z Wielką Kałamarnicą, nie? Że to jest, kurczę, nie wyobrażam sobie, to jest tak bardzo, to nie jest oczywisty wybór, ale to jest wybór odpowiedniego, wiesz, to są ludzie, podobnie mam z Nickiem Pizzolatto, bardzo lubię, nie wiesz, jego pióro, zresztą udowodniono, oglądałeś True Detective kiedykolwiek? Pierwszy, oglądałeś, tak? Pierwszy sezon. Wiesz, jakby tam wiele analiz świetnie powstawało, że on wielokrotnie wręcz cytuje Mura, nie? On cytuje Mura, wiesz, że ten tekst o tym, że światłość bije się z ciemnością, ale kiedy patrzę na niebo, to wiesz, no chyba dzisiaj światłość wygrywa. To jest taki przepiękny tekst i kurczę, nagle ktoś, wiesz, pokazuje, że to jest dosłownie wzięte z jakiegoś tam mniej znanego komiksu Mura, ale głębokiej, pięknej, pasujące do koncepcji Nicka Pizzolatto. Kurwa, ludzie, którzy wychowali się na komiksie Watchmen, dorośli, stali się scenopisarzami, wiesz, i to są dwóch takich... Albo showrunnerami, są dwóch moich ulubionych, bo wiesz, wybaczam Nickowi Pizzolatto, nawet drugiego True Detective, wybaczam mu jego niektóre opowiadania, jest w tym naprawdę dużo dobra, nie? Wiesz, jest w tym taka wrażliwość zbudowana na komiksach Mura, bo komiks Watchmen jest bardzo wrażliwy, on się pochyla nad każdym bohaterem, on jest smutno wrażliwy, płaczesz nawet nad gwałcicielem, komediantem, nie? Tak, właśnie. No to jest... I wiesz, ci ludzie dorośli, nie? Wiesz, Damon Lindelof, Damon, tak? Czy Damon? Damon, tak? Damon. Przecież współpracował z Brianem Wołnem przy Zagubionych, wiesz, jakby to tak, też. Te światy, ci ludzie, którzy wychowali się na komiksach, tworzą filmy i okazuje się, że to jest to tylko Zack i Snydery, nie? No, wiesz, że to są pisarze, wiesz. No, Lindelof umie kiedyś sobie przegrał, jak maczał palce przy tym Prometeuszu, no nieszczęsny, tak, no nie? Ale tam spodem już przeczytałem, że w sumie to nie jego wina. No właśnie, wiesz, czy na poziomie konceptu zafascynowania się tematem panspermii, czy to było złe? To był zajebisty film. Nie, to był dobry pomysł, nie? Pomysł, no, wiesz, to, tak. Tylko, że tutaj coś nie zagrało. Nie, ale... Nie zagrało ego Ridleya Scotta, który koniecznie chciał stworzyć z tego, wiesz, im człowiek starszy, im bardziej obawiający się o swój status światotwórcy, tym większa chyba chęć do powiedzenia coś do swoich, wiesz, sztandarowych dzieł, nie? No może, wiesz, znaczy... Więc jakby Lindelof to było bardzo czyste, ten jego koncept był bardzo czysty i smooth, nie? Ale tam było masę różnych koncepcji, które się tak, w ogóle nie złożyły w jedno, nie? Tak. I potem dostajesz film, który nie ma tempa, ani w ogóle struktury filmu, nie? Nie, ale jeszcze wracając do Watchmen, to ja się trochę boję właśnie, że ten sen się skończy po prostu na tym 9 odcinku i wiesz, się okaże, że no, nie za bardzo to może mieć swoją publikę. Mam nadzieję, że będzie inaczej, nie? Ale wiesz, no bo kurczę, no ponownie, ten serial nie jest przystępny moim zdaniem i ponownie trzeba troszkę jednak kojarzyć ten komiks. Sam komiks nie jest, wiesz, tak jak wspominałeś, no to nie jest coś, co wszyscy absolutnie znają. Każdy pewnie zna nazwę, ale to nie jest tak, że każdy się zaczytywał, bo to też jest jednak specyficzne dzieło, nie? Niektórzy znają przez osmozę przez film Snydera, mnóstwa, no, ale część, wiesz, masz ten film Snydera i teraz tak, jeśli ktoś go obejrzał,
i obejrzy teraz film, serial HBO, to stwierdzi, że to nie jest to dokładnie. Ale nawet tych osób nie było aż tak dużo znowu. Ten film nie odniósł jakiegoś spektakularnego sukcesu, nie? No, nie był sukcesem finansowym ani krytycznym, tak. Wiesz, więc ma jakąś tam grupę fanów, co mnie cały czas zaskakuje. Skąd ci ludzie się biorą w ogóle? Nie wiem, czy to jest kwestia tego naszego tutaj Grajdołka, naszej bańki czy coś, ale wiesz, ani recenzji nie ma dobrych, ani nie zarobił, ani nie jest jakoś tam zrozumieniem wspominany, a z jakiegoś powodu cały czas się spotykam z masą ludzi, którzy mówią, najlepszy film superbohaterski w ogóle. Nie, ale nawet jeśli są ci fani... To jest gruszy, wiesz, temat, który wielokrotnie już poruszałem. Tak naprawdę odpowiedzi za bardzo nie ma, że ten film jakoś trafił na podatny grunt w momencie, w którym komiksowe kino było oczarowywane, bo to był mniej więcej ten sam okres, kiedy Dark Knight, nie? W kinie nieco wcześniej, że wiesz, że wow, takie rzeczy można zrobić z tymi superbohaterami. Może to kasus Jokera trochę, że taki film, który jest na tyle inny, żeby sprawiał wrażenie czegoś kompletnie innego, ale na tyle to jest ciągle to samo, żeby było mega przystępne dla jednak wielu osób, nie? Tak. Więc troszkę może ten mechanizm zadziałał, ale z drugiej strony właśnie znowu fani tego filmu raczej nie znajdą za dużo dla siebie w serialu. Serial to jest kompletnie inna bajka, nie? No, trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś, kto wiesz, jarał się tymi efektownymi scenami akcji i slow-mo u Snydera teraz, jarał się tym jedną sceną slow-mo gdzieś tam w tym serialu, która gdzieś tam jest. Jedna scena slow-mo, co jest tylko i wyłącznie wytworem narracji w narracji, bo tak. Jest to fragment filmu dokumentalnego, serialu dokumentalnego i pomyślałem sobie, jak wiesz, to było chyba nawet całkiem złośliwe, wiesz, że dla bohaterów Watchmen Lindelofa te tempo i efekciarstwo Snydera jest elementem fikcji wewnętrznej, nie? Wiesz, to taniej fikcji wewnętrznej, telewizyjnej taniej fikcji wewnętrznej, nie? Bo to jest program odcinkowy, wiesz, który oglądają amatorowie na ekranie. Tak, masz ten Hooded Justice, nie? Tak. Ten super efekciarski serial. Ale jest jeszcze jeden element, jest jeszcze Lori Blake ma tego swojego asystenta, którego wzięła ze sobą na podróż, który jest tym wielkim fanem oryginalnych Watchmen, który się tak nimi jara i wszystkich ich zna, i zna wszystkie ich ruchy i w ogóle style walki i tak dalej. On jest dokładnie jak, wiesz, jak ten Zack Snyder, który mówi, o, tak fajnie walczyli, nie? Jest tacy niezależni, niepokorni. Tymczasem życie jest bardzo skomplikowane. A Lori, nie, to tak nie było. Ja miałem traumę ogólnie. To nie było, to nie było zdrowe. Nie, tak, świetne, w ogóle świetne rozłożenie tych akcentów. Chyba Lindelof chciał też podbić troszeczkę do fanów filmu, bo on się wypowiadał chyba ciepło nawet o filmie Snydera, że równie dobrze można jego traktować jako kanon i tak dalej, no ale z drugiej strony, no, ten produkt ciężko się pewnie sprzedaje, nie, no. Tego wszystkiego. Mam taką jeszcze jedną refleksję, tak na zakończenie tematu właśnie Watchmen, bo o ile zegarek, który w dalszym ciągu jest symbolem też i ważnym w tym sezonie, w tym serialu, może się w ogóle skończy na jednym sezonie, zobaczymy. Ale też pęta na szyi, nie? Pęta na szyi, która świetnie pasuje do tego, co przydarzyło się czarnoskórym mieszkańcom w tym miasteczku, co też jest to jakby... Jest zwrotem akcji pod koniec pierwszego odcinka. Tak. Zwrotem akcji pod koniec pierwszego odcinka jest elementem też ubrania stroju postaci Hooded Justice. I tak zastanawiałem się z ziomkiem na ten temat, i dopóki kadry z komiksu Mura troszeczkę nam tego nie popsuły, a może w sumie niczego nie oznaczają, bo to są rysunki Gibbonsa, nie? Czy świat Watchmen, zastanawiałem się nad tym, czemu nigdy w Minutemenach albo w Watchmenach nie było czarnoskórego superbohatera, wiesz. I mamy na przykład postać Hooded Justice, która być może w tym świecie była pierwszym czarnoskórym superbohaterem. No bo białe pod maską, więc białą skórę pod maską. Ma w komiksie, widać po tym, widać to w filmie, serialu, oczywiście to widać, ale tak widać to w rysunkach. Wydaje mi się, że to zostało w jakiś sposób napomknięte, że... Znaczy tak, Minutemen pojawiają się też w tym serialu. I są troszkę pokazani jako taka grupa, która... To u Mora też było to widoczne, ale tutaj jest to wyraźnie podkreślone. No, to jest grupa, która ma być cool, ma być tą fajną grupą, którą można pokazywać w telewizji, super fajni, super bohaterowie. Nie pakujmy jakiegoś czarnoskórego, żeby nie zepsuło nam to wizerunku. Lepiej tutaj biali Amerykanie, blondyni i wiesz, i to wydaje mi się, masz że to teorie, z tego prawda? Wynikało. W związku z tym. Ja miałem teorię. Ja obejrzałem piąty, szósty odcinek, więc już... Już masz mniej teorii niż ja. Mniej więcej faktów, których nie chcę.
Kurczę, miło się właśnie Łukasz rozmawia. Chyba ten będę musiał się troszeczkę zbierać malutku, ty też jakieś jeszcze swoje rzeczy. Fajnie było jakby wystrzelać się z tych myśli. Czeka na mnie przyjemne tematy. Przyjemne tematy w wielkiej bratobójczej walce ciągłej. Ale czekamy, co dalej z tymi Watchmenami. Największy problem mam taki, że wiesz, no ja łyknąłem te cztery odcinki i nie wiem, czy nie łyknę dzisiaj 5 i 6, ale będę kurwa szukał 6 tygodni. Wiesz co, ja jestem pewien, że jak teraz będę oglądał, bo jeszcze nie widziałem jeszcze raz tego pierwszego odcinka, tak. Sobie obejrzę i będę pewnie oglądał co tydzień. Jestem pewien, że wiesz, sporo rzeczy, których nie zauważyłem za pierwszym seansem, teraz mi wiesz, rzucą się w oczy, bo raz, że już będę wiedział, co się wydarzyło, więc się mogę skupić na innych elementach, a tam w tle jest masa jakichś easter eggów, jakichś poukrywanych rzeczy, które też mogą mieć znaczenie jakieś. Dwa, no wiesz, oglądanie jednak screenerów po angielsku, bez napisów angielskich czy polskich, no to jednak jest wiesz, coś się może umknąć. Tak, tym bardziej, że tutaj dużo jest, sporo... Wszyscy gadają tym południowym akcentem, więc czasami jest ciężko. Tak, czasami jest ciężko, nie? Ale możemy z czystym sercem wszystkim polecić serial Watchmen, nie? I kurczę, właśnie przyjemnie się rozmawia o czymś, co chcesz promować, a wiesz, że jest o czym gadać, nie? Najlepsza rzecz od dawna, jakby, dlatego chciałem ten temat poruszyć. Dzięki, Łukasz, i do usłyszenia następnym razem. Dzięki. Super, dzięki wielkie.